Siema, gramy sobie do Binary Coins, jak Raptem, gram dzisiaj Tainted Lilith. Stwierdziłem, że zagram sobie coś przyjemnego. Jedną z najprostszych, najłatwiej do grania, najłatwiejszych postaci. Bo ten damage, który on ma z tego swojego demona, jest ogromny, nie oszukujmy się, to jest naprawdę mocny damage. I tylko trzeba umieć trafiać i będzie git. O, champion na 3 strzały jest też? Ciekawe. Ja w ogóle mogę mówić za szybko, jeżeli tak, to wybaczcie mi, bardzo mi musicie wybaczyć. Zrobiłem sobie kawę jakiś czas temu, oczywiście, to nie było tak, że zrobiłem sobie ją teraz. Ale ta kawa po prostu, nie wiem, ja to nagrywam, jest 22. Kawę wypiłem, zwykłą, tam wiecie, dwie łyżki rozpuszczalne i tyle. Wypiłem ją koło 17. Nie, nawet nie, wcześniej. 16-17, coś takiego. I trzymam je dosłownie energię aż do teraz. Jestem mega zdziwiony, bo zazwyczaj tak nie jest. Może ewentualnie niepotrzebnie piłem kawę dzisiaj, miałem tak naprawdę dużo energii. Więc mogę za szybko mówić, wybaczcie mi. Będę starał się mówić dosyć wolno, żeby było wszystko zrozumiałe. Wiem, że te filmiki przyspieszam. Spokojnie, wiem o tym. Przyspieszam je, bo to taki design, nie oszukujmy się. Ale jak mówię za szybko, to faktycznie można mnie często nie zrozumieć. Ale ja też oglądam swoje filmy, żeby nie było. To, co mówię na filmach, jest normalne, bezproblemowo zrozumiałe. Mówię dosłownie. Oj, zdążę. Jechaj, Prices. Więc nie wiem, komentarze w stylu, nic nie rozumiem, zwolnij to, bo jest beznadziejnie. Mam to chyba bez sensu. Dosłownie. Ja nie kłamnę. Mówię poważnie. I przy okazji może być słyszalne dzisiaj echo. I pewnie to echo będzie się utrzymywać przez jakiś czas. Nie wiem jak długi. Aż znowu nie zaśmiecę pokoju. Dzisiaj stwierdziłem, że... Znaczy stwierdziłem. Zostałem do tego zmuszony. Przez to, że były u mnie naprawiane kolorofery, musiałem odpowietrzyć jeden u siebie w pokoju. I do tego jest taki kluczyk. Dosłownie malutki kluczyk, który się, wiecie, tak wkłada do kolorofera. Znaczy tam, wiecie, do takiej śruby się wkłada go. To jest taki, można powiedzieć... To nie jest bardziej klucz, ale coś ala taki... Nie wiem jak to nazwać, no taki bardziej klucz, bo to nie jest śrubokręt, to jest taki bardziej klucz, który się wkłada do kaloryfera z jednej strony i po prostu się odpowietrza. O, nawet ciekawe. Co mi to powoduje? Czekajcie, duplikuję randomowy item z danego pokoju. Dobra. I zwyczajnie, kiedy chciałem to zrobić, wsadziłem ten klucz tam, gdzie było potrzeba. I niestety, co ja muszę zrobić? Mega szatana, no to idziemy na mega szatana. Przez przypadek, dosłownie przypadkiem, ten klucz mi wypadł. Wpadł gdzieś za kaloryfery, za szafę. Musiałem się napić. I, co akurat beznadziejne, musiałem wysprzątać pół pokoju, żeby dostać się do tego klucza. Co było okropne, ale do przeżycia. Nie powiem, że nie. A jak mi się już w końcu udało, to nastała 22 i właśnie nagrywam odcinek. Więc jest git. Ja powinienem te D1 używać dosyć często, nie oszukujmy się. To jest przedmiot, który powinienem używać na tyle często, że na przykład jak mi się trafi Soul Heart, to powinienem go duplikować. Albo, no, Temperance to akurat może nie. Ale wiecie, o co mi chodzi. O, na przykład teraz mógłbym użyć na tego pół Soul Hearta, ale pół Soul Hearta boostować. Nie widzę potrzeby. A i w ogóle mam wrażenie, że ten płód, ten demon ze mnie, on wcale nie bije mocno jak zwiększa damage. Może się mylę. Może to fakt, a no tak, o! I mamy beznadziejny. Ej, czekajcie, a skoro mogę zduplikować sobie trinkę, ten rzeczy, to czy mógłbym zduplikować sobie na przykład, jeżeli bym dostał oczywiście, aż do sprawdzenia, to jest na przykład perfection, bo to duplikuje jeden randomowy pick-up. A, czyli ja nie mogę ze przedmiotów zduplikować, tak? No dobrze rozumiem. Pickup in the room. Duplicated pickups may not be identical to the original. Czyli ja mogę tylko zduplikować. Ale syf, nie wiedziałem o tym. Jeszcze dwa razy od niego brwem. Ja myślałem, że mogę przedmioty duplikować. Ej, to tak się nie bawi. Ja się tak nie chcę bawić. Jut. Oj, ucieknie. Ej, naprawdę tragicznie. Czego innego się spodziewałem. Łap mi wybucha, a ja... Płakałem, mam golden klucze, więc wszedłem sobie do sklepu nawet. I ze sklepu kupił coś fajnego. Drogi kolega, kluczyk. Już będzie następny pion. I na przykład cyk. O, to oznacza, że nie muszą być takie same jak oryginalne. No, to ma sens, no. I czyli jak biorę na przykład bombę, to może mi wypaść co? Pieniądz? Nie, no musi wypaść bomba. Ale nie ma różnicy, czy to bomba, troll bomba, czy jakakolwiek inna. Ale syf, nic nie chcę. Ten pokój w ogóle się zmienia. Ten stoi w miejscu. Ten zwyczajny. Siema, byku. Dziwne, że nie zepsuł kamień. Z tym się zmieniał tamten pokój. Więc jakbym przeżył tak jeszcze 3 razy, to pewnie bym znalazł... O, teraz się zmieniał, widzicie? Tam teraz jest serce. Nie, no, nieważne. Nieważne. Wybuchaj w niego! Nie wchodź, tylko wybuchaj! Co ty robisz? Ale nawalam tą klawiaturę jak głupi. O, skurw. Lepsze tirsy. Nie wiem, czy to faktycznie szybciej strzela. Miałem 30% szansy na Angel Room i nie dostałem? Dosyć żałosne. Czuję się oszukany. Właśnie, a tirsy mi zwiększają strzelanie tym demonem? No na pewno, no, strzelanie tymi, strzelanie... łzami jak najbardziej mi zwiększa, no to logiczne. No musi, no, tak ma działać nawet. Ale niekoniecznie. Przecież musi to działać na zasadzie. Kurde, dałbym mu ten 1,5 serca. A masz, co tam.
I dasz mi pająka? Nie, znaczy dał mi jak najbardziej, ale... Ej, tam crawl space jest, dopiero zauważyłem. Tu za tajnemu crawl space. Kolejna kostka. A to akurat jest beznadziejna. I co, i mogę na przykład ten? Nie. Czyli faktycznie pick-upy. Ooo! I na przykład mam kartę The Tower, która jest, nie oszukujmy się, beznadziejna. Czy ja mogę ją wyrzucić i ją zduplikować na inną? Ej, to by było kozackie. Jeżeli tak to działa, to jak najbardziej to zrobię. W ogóle musiałem sprawdzić. Jakoś tak, nie wiem, przed z włączeniem nagrywek nie sprawdziłem, czy mi mikrofon działa. Często mam mikrofon wyłączony. Znaczy wiecie, tak kliknięty taki, można powiedzieć, to jest na dotyk, więc to nie są guziki, ale taki można powiedzieć, że ale guziczek jest kliknięty i... Czasami mogę o tym zapominać. Mam nadzieję, że rzadko. O, chciałem w tym pokoju ten akurat użyć mojego sprawdzarki. I teraz tak, wyrzucamy to, to podnoszę i dostaję kartę Strange. Oj, kozacko, to mi się podoba. Ale panowie, teraz wy nie macie ze mną szans, ja mam duplikator 7... Trochę beznadziejnie, patrząc na to, że i tak strzelam demonem, ale... Restock... Wezmę. Chciałbym, nie? Kupon byłby dobry, gdybym szedł na Devil Deala. Ale nie idę, logiczne. Idę sobie na... Ej, ale mam szybkie tirsy. Dobra. Nie, chyba zwiększa mi się damage z tego, co widzę, no. Mocno się zwiększa. Prawie wleciał we mnie. To trubisz. Oj, dostałem Blood Clota, serio? Yeah, boy. Co to jest? Cię wybucham. Patrz. Dobra, chodź tutaj. Synek. Nie ma takiego bicia. I co, bije mocniej? Zdecydowanie bije mocniej, nie oszukujmy się. Dobra, nie, sprawdźmy to, czy bije faktycznie mocniej. Tak bije, to okej. Okay. A tak... Ej, guzik mi się klei jakoś tak dziwnie. Nie wiem, klikam go i on tak jakby się zatrzymuje w tej pozycji. Ja zbyt często klikam te guziki. W końcu jakiś fajny run mi się trafia i dostaję Secret Harda. Szkoda trochę, że tego Secret Harda dostaję na postaciach, które totalnie tego nie potrzebują. Nie oszukujmy się. Dałbym sobie radę. I to bezproblemowo. Dałbym sobie radę. Próbujemy. A, zwykła bomba. Bez totalnego problemu. Dałbym sobie radę Lilith pokonać, co bym chciał. Mega szatana, delirium, no wszystko, no po prostu... Tainted Lilith jest jedną z najprostszych postaci do grania w całej grze. Jakbym sobie nie dał rady, to byłbym dziwny. Kurde, klucz bym wziął, bo mam mało. O, kamień z X-em. O, Small Rock! Ej, kozacko! 15 damage już mam. Spowolone. Patrzcie, co się dzieje. A, widzieliście? Szkoda, że nie mam pieniędzy troszeczkę. O, tu kamień jest... Nie wiem, co się stało, ale bardzo fajnego ziomka mnie zaraz piło. O. Dobra, ubijam ich, nie chcę się z nimi bawić. Nie duplikuję pieniędzy. Najlepiej będzie duplikować jakieś piguły albo karty. Wydaje mi się, że to jest jedyna opcja. Ewentualnie klucze. Chociaż z kluczmi też nie jakoś bardzo. Takie... dobra, sprawdźmy. Dobra, tutaj. Pewnie z kluczem mam tylko do wyboru albo zwykły klucz, albo golden key, więc klucze można boostować, no. Znaczy boostować, duplikować, chciałem powiedzieć. Kurczę, 15 damage'a i dosyć fajne tirsy. I HP up. O Jezu, co to za ran jest. Ja się chyba popłaczę. Za ładnie. Po prostu jest zbyt pięknie. A żeby było prawdziwie 10 minut i mamy... No nie oszukujmy się, mamy Necropolis 2. No bo strasza ona ma zrobionego, więc się tam nie musimy martwić. Bad trip. To była najgorsza... Serio trafiłeś mnie? To była najgorsza pigułka, jaka mogła mi się kiedykolwiek trafić. Wiem coś o tym. Bo miałem kiedyś dobre piguły. Nie wiem, ostatnio mi się takie... Weźmiesz tego coina? Takie tragiczne piguły mi się trafiają w Isaacu, że aż nie chce mi się ich wspierać. Ale wybuchnę. Dwa coiny, zawsze spoko. Nie wiem, jakim cudem to w moją stronę poleciało, ale cieszmy się. Póki możemy, trochę. Myślałem, że mnie trafi, na szczęście te muchy zasłoniły. Bo znowu mam tą klątwę. Bardzo często jak gram, to dostaję te same klątwy. Parę razy. Cracked Orb. Szansa na to, że jako barwę to pokaże mi jej pokoje. Rozmieszczenie tu. Nie wiem, czy to jest jakieś mocne. Wydaje mi się, że mógłbym sobie zduplikować tą kartę. I dostać ewentualnie jakąś inną, bo i tak będę się wracał. A dostałem The Lovers. To akurat słaba karta. Ale fajnie, nie? To zawsze karta. Dobra, mamy. A nie, przepraszam. Tamta... Nie, to jest sama klątwa, wydaje mi się. Wow. Nie, czekajcie. Czy klątwa, która jest powiązana z tym, z przeskakiwaniem pokoju, to jest ta sama klątwa, co przeskakiwanie przez pokoje? Wiem, że nic nie zrozumie... O nie, dałem się trafić, myślałem, że zdążę go zabić. On we mnie wleciał po prostu. Srajzek! Nie obrażaj mnie, baba jedna. Nie dam się oj. Dobra, jeszcze tragicznie. Znaczy, i tak później dostanę. Tu chcę iść. I tak później dostanę, jakby nie patrzę. Oj, Rose Pepper. I tak później dostanę jeszcze, jestem pewny 100%, że dostanę Angel Room. A, użyłem tej karty. Dobra, nie. Nieważne. Nie wiem, chciałem użyć jeszcze raz tej karty, nie wiem czemu. Mogę wziąć tego, ten serduszko, czy nie zbyt? Nie zbyt. Rozumiem. No co ja tam? Trudno się mówi. Teraz przynajmniej nie muszę iść do żadnych treasure roomów. Wow. Nie muszę lecieć do żadnych treasure roomów, więc możemy iść od razu na bossa, w następnym piętrze. I ewentualnie, nie oszukujmy się, zostaną nam te... O, dziękuję. Troszeczkę nie tak to chciałem zrobić, chciałem tak sobie wziąć te rzeczy i teraz... Run! Ha, 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 porobiony. Troszeczkę niepotrzebnie brałem tego Restocka. Dobra, weźmy tą pigułę. Weźmy sobie pigułę, wyrzućmy ją. Bo nie, mam pojęcia, co za piguła. Ale wyrzućmy ją, użyjemy sobie ten i mamy dwie nieznane.
Seven Thumbs jest fajną pigułą i... moja ulubiona pigułka z całej gry, Paralysis. Tam byliśmy z tamtym gustałym Ghost Pepper. Ghost Pepper! Te papryczki kojarzy mi się. Bardzo mocno mi się kojarzą. Z jakimiś takimi właśnie starymi Meksykaninami. Meksykaninami, dobrze będzie. Z takimi, wiecie, rodowitymi Meksykanami, którzy siedzą i jedzą habanero. Albo te śmieszne TikToki. Jalapeno! Nie mówi się jalapeno, mówi się jalapeno. A ja lubię mówić jalapeno. Nie wiem, o co z tym chodzi. Się mówi przecież halapalo. O, dałem się trafić. Troszeczkę słabo. Ale dałem się trafić specjalnie, tak? Chciałem dać im szansę po prostu. Oni też muszą mieć jakieś szanse. Po co mi te trzy bomby? Ups. Chyba zginąłeś, kolego. Mógłbym dostać, no może nie coin, ale serduszko. No, to bym się cieszył. Blok. Mój ulubiony boss. Oj, to jeszcze champion! Tego się nie spodziewałem, bo jak mi tak wybuchł ten, to się zesrał. Roy Trade, mam bardzo mało życia. Mam nadzieję, że to jeszcze życie sobie ogarnę gdzieś, albo jakieś wafera. Dostałem Secret Harda, więc już naprawdę starczy mi wszystkiego. Ale fajnie by było dostać właśnie jakiegoś takiego waferka. I się ucieszyć życiem. Chyba dobrze idę. Chyba na pewno dobrze. Kurde, użyłbym. Ale no jak użyję, to nie będę miał kluczy. A mogłem sobie zbustować te klucze. Hyc, hyc, hyc. Coiny beznadziejnie. Mogę dostać jeden klucz. Dobra, piguła. YOLO. Ale bym się popłakał, jakby to było ten... Bad Trip nie mógłby być, bo już mieliśmy Bad Tripa. Ale bym się popłakał dosłownie, jakby to było HP Down. Okropieństwo. Proszę, tak nie róbcie. Nie powinienem łykać już pigów w tej chwili, w której teraz się znajduję. No, oszukujmy się. Co mi daje trinket? Ja go noszę tak, ale jakoś tak nie za bardzo patrzę, co mi daje. Bo to jest kiedy... czekajcie. Invisibility of frames after taking damage last twice as long. When damage down to half heart or less, Isaac is teleported to... Nie, już wolę z tym chodzić. O, ty chuj dźmanią! Nawet nie wiem, co powiedziałem. O, coś mi po twarzy biega. A, to mój jest. A się myślę, kurde, weź tą krew stąd. O, co się rozpędził. O, to jest spoko. Jak nie mam klucza, to mogę otworzyć bombą. To jest kozackie. Tylko, że ej, no to jest nie fair, bo straciłem moją szansę na tego teraz. Na Angel Rooma przypadkiem dosłownie. Syf duszany. Baterie? O, siema. Długo się pobawili. I powiecie pewnie, mogłeś użyć Power Pill. A ja powiem. Mogłem, ale zapomniałem, że mam. Znaczy, nie zdążyłbym użyć, no. Tak samo pod jednym z odcinków, chyba pod ostatnim, ktoś napisał... jak graliśmy tym. Kurde, co mam na twarzy? Jakieś pajęczyny. A ktoś jak się sprząta raz na 30 lat pokój. Jak grałem Tainted Jacobem, to ktoś napisał... a czemu ty nie używasz Anima Soli? A ja Anima Soli nie używam, bo nie widzę sensu najczęściej, a jak już widzę sens, to jest za późno, więc niezbyt fajnie. Dziękuję. Ja bym się popłakał, jakby mnie dostał. Mega mocny przedmiot. Patrząc na... Oj, się obsrałem, przecież to jest ten. A, nie widzieliście tego. Patrząc na to, że mam 30 damage'a, to naprawdę kozacko, nie powiem, że nie. Tylko muszę nie obrywać teraz w danym pokoju. Bo wtedy damage mi spadnie... Ja muszę iść na górę. Bo wtedy damage mój spadnie mi do pewnie około 20, 12, 15, 7, 15. A, do 16 około. Bo tyle mam podstawowego damage'a. Z boostem oczywiście naszym... jak on tam się nazywa, ten boost? Oj, co dostanę serce? Myślałem, że są harte jakiegoś. Z naszym boostem od Crown of the Light. I kurde, mam ostatnio taki problem, tak zapominam nazwy przedmiotu, że to jest... To jest niepojęte! Nie godzę się na... Oj, myślałem, że na strzacie zabiję. Nie godzę się na coś tak okropnego! Ale fajny przeciwnik chcę. Co nie zatrudni. Jak idę na... tego. Mega szatana. W ogóle mam 18 minut i robię już ten, katedrę. Wow. Jak robię na... Mega szatana robię, i to dosyć bardzo szybkim czasie, nie oszukujmy się, to mam ogromną szansę na dostanie Delirium. Jak Delirium się trafi, w tej chwili, to mamy zrobioną całą postać, oprócz oczywiście nie licząc pójście na alternatywne pokoje, czyli na The Beast i na matkę. Ale tak, to mamy całość, więc nawet kozacko, się cieszę. To bym chyba postrzelał normalnie. Wydaje mi się, że szybciej będzie. Coś tak klikać. Ja wiem, że klikając mam większy damage, ale... O, brwan. Tyle było z mojego klikania. Wiem, że klikając mam większy damage, ale nie ma tu różnicy w tej chwili. I tak mam zbyt mocny damage, żeby... Żeby cokolwiek się stało. Oprywałem raz przypadkiem przez te... Nie wiem, te lasery są tak gówniane. Ja wiem, że pewnie powiecie... O, czemu ty się nie chowasz po rogach? Bo kiedyś to działało faktycznie, że się schowało na przeciwnym rogu. I się dało uniknąć. Ale teraz to takie za bardzo nie chce działać. Kurde, boję się brać tego fetusa. Multidimensional Baby wezmę. Mega Bina słabo. Tutaj random efekt na Tirsy. No, dobra, biorę. Tak strzelam tym płodem. Gdyby to był inny run, to bym, jakby nie patrzeć, wziął z chęcią fetusa. Dziś, nie, ostatnio jak sobie grałem, a nie, dzisiaj, dobrze mówię. Dzisiaj jak sobie grałem w Isaaca, zagrałem sobie, nawet nie pamiętam jaką postacią. Ale... Nie, czekajcie, może sobie przypomnę postać. To jednak dosyć ważne. Wczoraj, jeżeli dobrze pamiętam, grałem Tainted Forgottenem, a dzisiaj grałem tą, Bethany.
Tainted Betanie sobie zagrałem na swoim save'ie. I dostawałem turbo beznadziejne przedmioty i dostawałem też z Lemegetona bardzo beznadziejne przedmioty, dosłownie. I stwierdziłem, dobra, jolo, i sobie szedłem do przodu po prostu. Czemu mi się tircy do zera zmniejszyły? A, bo ja mam ten! A, jak to, co się stanie? Emergency contact. Ja mam przecież random ten, tircy. Zapomniałem się, zastanawiam, czemu mi, kurczę... Plus 6 damage'a mi wskoczyło nagle. Co ja miałem za... Ja nie chcę tego 3 billa jednak, żartowałem. I po prostu dostałem tak tragiczne przedmioty, ale w pewnym momencie nagle dostałem quad shota, dostałem triple shota, dosłownie w jednej gierce. O, The Twins odblokowałem. Dostałem z Lemegetona oczywiście, żeby nie było. Dostałem z Lemegetona, dostałem quad shota, triple shota i super, czy tam mega fitus, super fitus. Ten, co strzela z góry, takimi, można powiedzieć, namierzającymi. To go dostałem... normalnie, po prostu mi wypadł, miałem klątwę, że nie znałem przedmiotu, bo pewnie bym go nie wziął. Ale wypadł mi normalnie. W jakimś tam secret roomie i się ucieszyłem, że oj kurde, nawet okej. I strzelałem po 4 razy w jedno miejsce. Bo miałem quad shota oczywiście. Jakie to było mocne! To było coś pięknego po prostu. Ej, niby 30 damage'a jakoś tak powoli zbije. Nie wiem czemu. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Jak to się stało? Ale spływacie. Chciałbym jakiegoś Soulhearta, bo wiem, że na Mega Szatanie na pewno oberwę. To jest 100% pewne, że oberwę. I stracę moje Crown of the Light. No, room friend. Nie, go tam lubię nawet. Triple shot poszedł. I stracę mojego Crown of the Light, przez co będę miał dużo mniejszy damage. Na Mega Szatanie może być problematyczne. Patrząc na to, aż mnie nos zasędził. Patrząc na to, że nie mam żadnego stopwatcha, nie mam żadnego Androsi, więc może być naprawdę kiepsko. O, 3 kupy w jednym pokoju. Wszyscy spłynęli oprócz tego, nie? Dingle. Dostałem jedną skrzynkę. Przez całe piętro dostałem jedną skrzynkę. Czuję się oszukany. Ja bym chciał zgłosić to do pana Edmunda, jeżeli dobrze pamiętam. Macmillana, prawda? Tak, tak się nazywa. Teoretycznie. O. Crab Orb. Cracked Orb nam zadziałał. Chciałbym to zgłosić do pana Edmunda Macmillana, że zostałem oszukany. Ej, mam super secret room. Znaczy, to jest ultra secret room. Tak się chyba nazywa. Tak czy inaczej, mam go odblokowanego. I fajnie by było, jakbym miał do niego w jakikolwiek sposób dostęp. Co to jest? Okej. Mamy całe piętro, jeszcze pójdziemy sobie odkryć, co mamy do znalezienia w super secret roomie. I teraz cokolwiek by się nie działo, musi mi się udać pokonać Mega Szatana. Na tym mi zależy i dla mnie to będzie wygrane. Jeżeli pójdę na Delirium i się wywalę, mam to gdzieś. Mega Szatan jest moim celem numer jeden w tej rundzie, więc staramy się... O, jakbym dostał Shielded Tears na walce, to ja bym się tak cieszył. Dlatego staramy się zrobić co trzeba, jak trzeba i kiedy trzeba. Pigułkę możemy wrzucić i użyć ten. Nie wiem, czy podczas walki to jest dobry pomysł, ale... Nie lubię tego ataku, przyznam szczerze. Brimstone. Dobra, leży. Chciałbym wyrzucić tą tabletkę. I nie mogę, dosłownie nie mogę. Okej, okay. O, podniosłem ją z powrotem. Cyk. Co to jest za tabletka? Lockdown, nie fajnie. Ale nie jest jeszcze źle, jeszcze jest do przeżycia. Oba padły. A mnie ten spędzi, broda. Dobra, padł drugi. Teraz te. Wow, co to był za ten atak dziwny? Teraz moi najbardziej ulubieni przeciwnicy, czyli 7 grzeszków głównych. Padły te najgorsze, zostały te najłatwiejsze. O, ja cię kręcę. I nadal nie straciliśmy szansy na tego jeszcze. Znaczy, nie straciliśmy Crown of the Light, czego się cieszę. No, z takim damage'em ciężko by było. Ale jednak smutne by było, jakbym stracił. I ostatni, w zasadzie. Jesteśmy mega szutunie. Idź ty czarcie jeden! Oj, serio? I straciłem na zwykłym ziomku. Nie wierzę. Tyle rzeczy się działo, tyle rzeczy mnie biło. A straciłem dopiero na zwykłym tym... O, keeperze. Nie mogę, po prostu co tu się dzieje? Dobra, z tobą walka będzie turbo prosta. Nie oszukujmy się, znaczy taka powinna być, czy taka będzie? Czemu dostał slowa? Co się wydarzyło pomiędzy? Jakiś efekt na ciebie nałożyłem? Czemu ja tymi ogniskami z klaty strzelam? Dobrze, nie powinienem z buzi, okej, ale moim buzią są te demony, które wypluwam. Ej, nie wiem, co się dzieje, nie rozumiem tej walki z bossem. Fajnie by dało się na przykład Crown of the Light podczas walki jakoś aktywować ponownie, nie? Że na przykład, nie wiem, coś robię i aktywuje mi się znowu. Ale chyba się nie da. Trzeba mieć full HP i przejść przez pokój, to wtedy tak. Ej, jak na minus jeden szczęścia, to bez czasu strzelam tymi ogniskami. No i koniec walki. Delirium chciałbym dostać, ale nie wiem, czy dostanę. A zaraz zobaczymy i Delirium nie ma, niestety. Cóż, było miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzymaj się!